Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed. Ja jestem Juno i tak. Rozumiem, że mam gdzieś tam biec. Nie bardzo jeszcze wiem gdzie, nie bardzo pamiętam jak tutaj cała mechanika gry wyglądała. Ale mam nadzieję, że jakoś zaraz się to czuję. Dobra. Zaraz zobaczymy. Zaraz znowu się zaczną mnie czepiać, a może i nie. Normalnie zawsze można chyba było jeszcze zwłoki. Tam! To na pewno Arka! Arka przymierza? Nie wygłupiaj się. Nie ma czegoś takiego. To legenda. To co to jest? Błyskawki jakieś tam. Chcę przejść przez tę bramę przed świtem. Im szybciej to zrobimy, tym wcześniej będziemy mogli zająć się tymi szakalami z Masyafu. To Robert de Sable. Jego życie należy do mnie. Nie. Kazano nam odzyskać skarb, a z Robertem rozprawić się tylko w razie konieczności. Stoi między nami a skarbem. Moim zdaniem to konieczne. Dyskrecja, Altairze! Chyba tchórzostwo. Ten człowiek jest naszym największym wrogiem, a teraz mamy szansę się go pozbyć. Złamałeś już dwie zasady naszego kodeksu. Teraz zamierzasz złamać trzecią. No cóż. Nie narażaj bractwa. Przewyższam cię zarówno tytułem, lubię metody rozwałki. Więc jeśli mnie już trochę znacie i oglądacie, no to wiecie, że z chęcią tutaj wskoczę w wir walki, w której mogę sobie nie radzić, ale... Stać, Templariusze. Nie tylko wy macie tu coś do załatwienia. A, to wyjaśnia zniknięcie mojego człowieka. Czego więc chcesz? Dobra, będziemy udawać, że chcemy z nim pogadać. Aha, jest. O, cholera. Nie rób tego! I trzeba będzie pewnie walczyć mieczem. Nie wiesz, w co się wtrącasz, asasynie. Oszczędzę ci tylko po to, byś mógł doręczyć wiadomość swemu mistrzowi. Ani on, ani jego ludzie nie zdobędą Ziemi Świętej. Powinien uciekać, póki jeszcze ma szansę. Jeśli zostanie, zginiecie wszyscy. No i sobie Alteś narobił. Do broni! Zabić asasynów! No to kolegom naprawdę zrobił fajną niespodziankę, co? Dobra, musimy czym prędzej do nich chyba wrócić. Albo pójść tam, gdzie pokazuje kamera. Dobra. Skakanie na szczęście w Assassin's Creed akurat mnie aż tak nie przerasta. O dziwo, idzie mi lepiej niż walka. Więc... jest to jedna z nielicznych gier tego typu. Tak, zazwyczaj skakanie kompletnie mnie przerasta, no ale tutaj wygląda całkiem przyjemnie. No w sumie gra Altair robi wszystko za mnie, ja sobie tylko klikam 2-3 przyciski. Przeskakiwanie fragmentów pamięci do późniejszego wydarzenia. Tak, ten początek gry strasznie jest taki pociachany, ale już później jak wejdziemy w tryb konkretnie fabularny, będzie lepiej. Altairze! Wróciłeś! Raouf. Dobrze cię widzieć. Ale ufam, że misja się powiodła. Czy mistrz jest w wieży? Tak, tak. Jak zwykle zaczytany. Na pewno się ciebie spodziewa. Dzięki, bracie. Pokój z tobą, Altairze. Dobra, nie ma co tu długo gadać. Tak, na szczęście mamy mapę. Mapa zawsze się przydaje. Niezależnie właściwie od okoliczności. Znaczy, no, to jest w zasadzie wskaźnik kierunku, nie mapa. I w sumie wolę chyba takie rozwiązanie, bo gdybym miała tutaj na przykład zerkać co chwila na jakąś mapę, znaczy, no, na taką mapę z prawdziwego zdarzenia, jakoś ogarniać wszystko na niej, to mogłoby być trudno. O, ławeczka. Dobra.
Nie do końca to jest to, co chciałam zrobić. No właśnie, chciałam w drugą stronę tam. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. No ale dobra. Tutaj. Zaraz, no mogę wejść tu. Tak, już się ostatnio pochwaliłam, że troszeczkę w miarę nieźle mi idzie skakanie po wysokościach tutaj, tak? Tam mamy chyba dowiec, tak w ogóle. Już oczywiście trochę wspinaczki. No bo to w końcu jest Assassin's Creed, tak? To co, ja mam biegać normalnie, nudno po ścieżkach? No dobra, na razie chyba tak. Piękny budynek. W ogóle może te czasy, wiecie, ten tysięczny, 1100 rok i te akurat klimaty nigdy nie leżały do końca w moim takim historycznym zainteresowaniu, no, ale przyjemnie. Nareszcie powrócił. Abbas. Gdzie są pozostali? Czy zajeździłeś rumaka w nadziei, że dotrzesz tu pierwszy? Wiem, że nie cierpisz dzielić się chwałą. Twoje milczenie to tylko potwierdza. Czy nie masz nic lepszego do roboty? Mam dla ciebie wieści od mistrza. Czeka na ciebie, tak, w bibliotece. Na początku. Pośpiesz się, z pewnością nie możesz się wprost doczekać, żeby dotknąć językiem jego buta. Jeszcze słowo i poderżnę ci gardło. Będzie na to mnóstwo czasu później. Tak patrzył Altair na początku, strasznie taki butny jest. No osobiście tam tego nie skomentuję, bo ogólnie raczej sympatię do niego żywię. Ale dziś to też wredoty dobre, więc się wyrównuje. Mistrz już czeka. Teraz czeka, czeka. Altairze. Przepraszam. Mistrzu. Podejdź. Opowiedz mi o swojej misji. Ufam, że odzyskałeś skarb Templariuszy. Były kłopoty, mistrzu. Robert de Sable nie był sam. A od kiedy nasza praca wygląda tak, jak się spodziewamy? To nasza zdolność dostosowania do sytuacji czyni nas tymi, kim jesteśmy. Tym razem to nie wystarczyło. Jak to? Zawiodłem cię. Skarb? Przepadł. A Robert? Uciekł. Wysyłam ciebie, swojego najlepszego człowieka, na misję ważniejszą niż jakakolwiek inna. A ty przychodzisz do mnie z przeprosinami i wymówkami? Ja... Milcz, ani słowa więcej! Nie tego się spodziewałem. Musimy przygotować kolejną operację. Przysięgam, że go znajdę. Pójdę i... Nie! Nic nie zrobisz. Zrobiłeś już dość. Straszne w tym pomieszczeniu. Gdzie są Malik i Kadar? Nie żyją. Na szaty patrz. Nie! Nie całkiem. Malik. Wciąż jednak żyje! A twój brat? Zginął. Przez ciebie! Robert wyrzucił mnie z komnaty. Nie było odwrotu. Nie mogłem nic zrobić. Bo nie usłuchałeś mojego ostrzeżenia! Mogliśmy tego uniknąć! A mój brat... Mój brat byłby teraz z nami! Twoja arogancja niemal nie kosztowała nas dziś zwycięstwa! Niemal? Mam to, czego twój protegowany nie zdołał zdobyć. Proszę, bierz. Chociaż zdaje się, że przyniosłem ze sobą nie tylko skarb. Mistrzu, zostaliśmy zaatakowani! Robert de Sable oblega wioskę! A więc szuka bitwy. Dobrze, nie odmówię mu jej. Idź i zawiadom wszystkich. Musimy przygotować fortecę. A co do ciebie, Altairze, nasza rozmowa będzie musiała poczekać. Ruszaj do wioski, prędko. Pozbądź się najeźdźców. Przepędź ich z naszego domu. Zrobię to. Przewijanie pamięci. O, jak później się ale może być mały problem z tym, co mam teraz zrobić. No bo cóż, trzeba będzie walczyć prawdopodobnie. A wiecie, jaka to ja świetna jestem w walce. Altairze, dobrze, że jesteś. Potrzebujemy pomocy.
Co się stało? Templariusze zaatakowali wioskę. Większość ludzi uciekła. Nie wszyscy. Co mam zrobić? Odwróć uwagę templariuszy. Zajmij ich czymś, a ja uratuję tych, którzy są uwięzieni w środku. Jak sobie życzysz? Dobra, to lecimy. Tędy mogą? Tak, prawdopodobnie tędy będzie najszybciej. Cztery pięści i miecz. Miecz, dobra. Trójkę wybierzemy oczywiście. No bo, no co, na pięści ja nie będę z nimi walczyć. A myślałam, że może jest jakiś wóz z sianem, do którego mogłabym skoczyć, ale nie, niestety trzeba biec chyba naokoło. No tu po drodze też jakiś widzę. Oj, nie, niewinnych ludzi nie atakujemy, Altair, dobra. Trzeba będzie korzystać z namieszania. Auć! Dobra, namierzamy kolejny. Kobiety, nie wbiegajcie mi tutaj. Dobra, z dwoma też sobie poradzą oczywiście. Bo co ja? Dobra, szybko Altair. Tak. Robimy szybko, co się da. Kogo ja chcę zabić? Panie. Zaraz tutaj naskoczymy na niego. Tak też. Nie wiem, co oni sobie myślą, że poradzą sobie ze mną. W ogóle mogę te zwłoki przeszukać? Nie. No szkoda. Może w dalszej części gry to jakoś dodali, albo nie pamiętam, może to dopiero w dwójce było. Tak, to jest najbardziej prawdopodobne. Dobra, biegniemy tam, skąd wszyscy uciekają. Tak, to takie rozsądne. No ale już widzę. Zaprzestać ataku! Wracać do Mazjabu! To rozkaz Al-Mualima! I co, mam sama z nimi wszystkimi walczyć? Nie, dobra. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Biegniemy tu za wszystkimi, tak? Czy do mistrza? Dobra, biegam tam. A, tu. Altairze, chodź! Al-Mualim jeszcze z nami nie skończył! Gdzie idziemy? Tam, na górę. Mamy dla gości niespodziankę. Rób to, co ja. Wszystko powinno się wkrótce wyjaśnić. Tak, na razie wszystko jest takie zawiłe, zamglone, ale właśnie to jest początek gry. To ma nas zaciekawić, wciągnąć w wir wydarzeń. O! Stań na tamtej platformie, Altairze. Ja sobie tamtą patrzyłam. Dobra, nieważne. Piękne widoki na góry i nie tylko. Heretyk! Oddaj wszystko, co mi ukradłeś! Nie masz do tego prawa, Robercie. Odejdź stąd i nie będę musiał jeszcze bardziej przerzeźć szeregi twoich żołnierzy. Bawisz się w niebezpieczną grę! Zapewniam cię, to żadna gra! Niech tak będzie! Przyprowadzić zakładnika! Nie podoba mi się to. Twoja wioska leży w gruzach, a wasze zapasy niedługo się skończą! Ile trzeba, żeby twoja forteca rozpadła się od środka? Jak bardzo posłuszni będą twoi ludzie, kiedy wyschną studnie i nie będą mieli co jeść? Moi ludzie nie boją się śmierci, Robercie. Oczekują jej oraz nagród, jakie niesie. Dobrze! Będą jej więc mieli pod dostatkiem! Za mną, bez wahania. Pokażcie temu głupiemu rycerzowi, co to znaczy nie czuć strachu. Trochę to brzmi jak pozoranstwo. Idźcie do Boga! O tak, skok wiary. Coś, za co naprawdę Assassin's Creed uwielbiam. Moja noga! Aż dziwne, że nie przytrafiło się to mojej osobie. Poradzicie sobie? Dobra. Zostanę z tyłu i zajmę się nim. Będziesz musiał iść dalej bez nas. Po tych belkach dojdziesz do pułapki, którą zastawiliśmy. Uruchom ją i sprowadź śmierć na naszych wrogów. Zaraz. No chole, aha, bo, o Jezu, myślałam, że mam na ten sznurek doskoczyć.
A w ostatniej chwili pomyślałam, że Altair jednak się nie złapie. Myślałam, że spadnę na dół. Znaczy, na dół, nie kuźwa, do góry. Spaść w górę, to by było dopiero warte chwalenia się, prawda? Dobra, zajdźmy ich jak najszybciej. No wiadomo, nie spodziewają się czegoś takiego. Spinaczka, tak, bardzo fajna akurat. Wiem, że w moich ustach brzmi to jak ironia, ale nie, w Assassin's Creed naprawdę wspinaczki mi się podobają. No, dajesz, Altair. Tu? Hopsa. Teraz tutaj. Elegancko. Dobra, w tym stroju to on czasami tak kaczkowato jakoś wygląda krępo, grubo, ale nie wiem. Całkiem fajnie mu to skakanie idzie szybko. Dobra. Lepiej chyba byłoby wybrać ostrze, no ale... A, dobra, miałam tak zrobić. Wycofać się! Wycofać! Późniejszego wydarzenia. Dobrze zrobiłeś, przepędzając Roberta. Jego siła została złamana. Sporo czasu płynie, zanim znów zacznie nas niepokoić. Powiedz mi, czy wiesz, dlaczego ci się udało? Słuchałeś? Gdybyś także słuchał w świątyni Salomona, Altairze, moglibyśmy tego wszystkiego uniknąć. Zrobiłem to, o co mnie proszono. Nie, zrobiłeś, co chciałeś. Malik mówił mi o twojej arogancji, o twoim braku szacunku dla naszych zwyczajów. Co robisz? Są pewne zasady. Jesteśmy niczym, jeśli nie przestrzegamy kodeksu asasyna. Trzy proste reguły, o których zdajesz się zapominać. Przypomnę ci. Pierwsza i najważniejsza. Powstrzymaj swe ostrze. Nim trafi w ciało niewinnego. Wiem. I powstrzymaj swój język. Chyba, że dam ci pozwolenie, żeby go używać. Skoro tak świetnie znasz tę zasadę, czemu zabiłeś starca w świątyni? Był niewinny. Nie musiał umierać. Twoja bezczelność nie zna granic. Naucz swoje serce pokory, dziecko, albo przysięgam, że wyrwę ci je własnymi rękami. Druga reguła to ta, której zawdzięczamy swoją siłę. Chowaj się w widocznym miejscu. Staraj się ukrywać wśród ludzi, aż wtopisz się w tłum. Pamiętasz? Bo z tego, co słyszę, wolisz się ujawnić i zwracasz na siebie uwagę, zanim zaatakujesz. Trzecia i ostatnia zasada. Najgorsza z twoich zdrad. Nigdy nie narażaj na szwank bractwa. To powinno być dla ciebie oczywiste. Twoje działania nigdy nie mogą nam szkodzić, pośrednio czy bezpośrednio. Ale twoje egoistyczne zachowanie pod Jerozolimą naraziło nas na niebezpieczeństwo. Co gorsza, przyprowadziłeś wroga do naszego domu. Każdego człowieka, który dziś zginął, straciliśmy przez ciebie. Przykro mi, naprawdę, ale nie będę tolerować zdrajców. Nie jestem zdrajcą. Twoje działania wskazują na coś zupełnie innego. Nie mam więc wyboru. Pokój z tobą, Altairze. Przystosowuje się o wiele lepiej niż pozostałe obiekty. I tak zamierzam go wycofać. Był w środku zdecydowanie za długo. Jeszcze nie! Wciąż jesteśmy zbyt daleko od celu. Nie możemy ryzykować. Godzinka lub dwie nie robią różnicy. Może omówimy to w sali konferencyjnej. Pozwól Desmondowi rozprostować nieco nogi. Naprawdę nie uważam, żeby było konieczne. Warren, proszę cię. Dobrze. Jacy łaskawcy. Tak, pokręcić się po swoim... Właściwie to więzieniu możemy. Tak, czy ja mam tutaj coś ciekawego do roboty? O, mogę sobie patrzeć na łóżeczko.
Dobra, jest nagrywane. Ale kabina. Przynajmniej zapas papieru toaletowego jest. Co? Mogę tu coś popatrzeć. Nie podoba mi się kwestionowanie mojego autorytetu w obecności więźnia. Jest na to pewne określenie. Więzień ma... I tak ma to gdzieś. A mnie nie podoba się to, że próbujesz go zabić, zanim skończymy naszą pracę. Jest na to pewne określenie. Głupota. Lucy, to nie zależy ode mnie. Nie ja ustaliłem terminy, ale wiem, że nie należy ich przekraczać. Chcesz skończyć jak Leila? Wiem, że po wypadku wszyscy są na skraju wytrzymałości. I dlatego nie możemy sobie pozwolić na tackanie się z nim. Jeśli będziemy go za bardzo naciskać, to się wyłączy, a wtedy nie będziemy mieli nic. Teraz też nic nie mamy. Ale będziemy mieli. Musisz mieć tylko trochę wiary. Dobrze. Ale chcę, żebyś wymyśliła coś, co zwiększy wydajność. Nie możemy przerywać za każdym razem, gdy się trochę zmęczy. Wystarczy, że musimy przekopać się przez te wszystkie bezużyteczne wspomnienia. Zrobię to w mojej mocy. Dobra. Ciekawe, czy z innego pomieszczenia... tu też coś możemy zrobić. Kurde, nawet nie mogę się przebrać. No właśnie. Wielki brat patrzy. Świetnie. Ciekawe, czy mogę tutaj na przykład postukać w szybę. O, ktoś wchodzi. Ej. Na dziś skończyliśmy, panie Miles. Sugeruję powrót do swojego pokoju i odpoczynek. Dzięki za takie sugestie. No, w sumie nie ma tutaj chyba nic ciekawego do roboty. No, bo przecież nie zostawili nam nic fajnego na wierzchu, co by mogło nam w jakiś sposób posłużyć. Za... no w zasadzie za cokolwiek. Niech to szlak, zamknęli drzwi. Tak, jeszcze. No to co? Idziemy jak grzeczne dziecko spać? Biedny Desmond, tylko leży. A to pani musi, a to w łóżku. Nie ma nic gorszego od przymusowego leżenia. Muszę przyznać, że pobudka z widokiem na pana może napędzić strachu, doktorze. Obserwuje mnie pan w czasie snu? Zawsze pana obserwujemy. Proszę wstać. Mamy dziś dużo pracy. Ciekawe, kogo dziś przyjdzie mi zabić. Proszę tak nie szarżować. Pańscy przodkowie myśleli prawie poprawnie, panie Miles. Jeśli śmierć paru ludzi, do tego złych ludzi, może ocalić życie tysięcy? Cóż, to niewielka ofiara. Co to znaczy prawie? Nie pociągnęli tego rozumowania dostatecznie daleko, używając nieco oklepanego porównania. Korupcja jest jak rak. Można wyciąć guzy, ale jeśli nie usunie się źródła choroby, jest to tylko kupienie odrobinę czasu. Nic się nie zmienia bez interwencji na dużą skalę. Chemioterapia dla mas. Edukacja, reedukacja dla ścisłości, ale to nie takie proste i nie zawsze się udaje. Niech zgadnę. Wy macie coś lepszego. Co to niby jest? Chciałby pan, żebym się wygadał. W zasadzie na razie jesteśmy chyba wskazani na wykonywanie poleceń, co? Ciekawe, co nas czeka. Może wreszcie jakaś konkretniejsza misja, co? Blok pamięci 2. O, mogę kontynuować wspomnienie, jakie to miłe. Zabijając kogoś z ukrycia, możesz wywołać zamieszanie. Ja... żyję? Widziałem przecież, jak mnie zadźgałeś. Czułem uścisk śmierci. Widziałeś to, co chciałem, żebyś zobaczył. A potem spałeś snem umarłych. Wszystko po to, byś mógł zbudzić się do nowego życia. Po co? Altairze, pamiętasz, w imię czego walczę? O pokój we wszystkich sprawach. Tak, we wszystkich. Nie wystarczy skończyć z przemocą jednego człowieka wobec drugiego. Odnosi się to również do spokoju wewnętrznego. Nie można mieć jednego bez drugiego. Tak mówią. Tak, jest! Ale ty, synu, nie odnalazłeś jeszcze tego spokoju.
To niestety widać. Jesteś arogancki i zbyt pewny siebie. A czy to nie ty mówiłeś, że nic nie jest prawdziwe i że wszystko jest dozwolone? Nie pojmujesz prawdziwego znaczenia tego stwierdzenia, moje dziecko. Nie po to jesteś wolny, byś mógł robić, co zechcesz. To wiedza ma prowadzić twoje zmysły. Wymaga mądrości, której tobie najwyraźniej brakuje. Co się ze mną stanie? Powinienem cię zabić za ból, który na nas sprowadziłeś. Malik sądzi, że tak byłoby sprawiedliwie. Twoje życie za życie jego brata. Byłaby to jednak strata mojego czasu i twoich talentów. Zważ, że pozbawiliśmy cię twojego dobytku. Rangi również. Jesteś nowicjuszem. Dzieckiem jeszcze tak jak w dniu, w którym trafiłeś do zakonu po raz pierwszy. Daję ci szansę na odkupienie. Zapracujesz na miejsce w bractwie. Już coś zaplanowałeś. Najpierw musisz mi udowodnić, że pamiętasz, co to znaczy być asasynem. Więc chcesz, żebym zabił? Nie. Przynajmniej na razie. Teraz musisz na nowo stać się uczniem. Nie ma takiej potrzeby. Inni wyręczali cię, wyszukując cele za ciebie. Od dziś sam będziesz je sobie znajdował. Jeśli taka twoja wola. Tak. Powiedz mi więc, co mam zrobić. Zostaliśmy zdradzeni. Ktoś pomagał Robertowi de Sable. Ktoś z naszych. Musisz go znaleźć, przyprowadzić tutaj i przesłuchać. Możesz powiedzieć mi coś więcej o zdrajcy? A, o to właśnie chodzi. Dałem ci wszystko, czego potrzebujesz. Reszta należy do ciebie. No dobra, miło by było, gdyby był tu jakiś zapis. O, jest zapis, dobra. Czyli myślę, że i odcinek mogą zakończyć, więc... Trzymajcie się, cześć!